Po ostatnich weselach i kilku małych wpadkach zebrałem dla Was kilka szybkich porad ślubnych bez zbędnej ściemy i owijania w bawełnę. Więc zapisz sobie ten film na potem, żeby nie popełnić tych błędów i podeślij go osobie przygotowującej się do ślubu. Będzie Ci wdzięczna. Zaczynamy. Numer 1. Czas błogosławieństwa i młodzi stoją przed rodzicami. Nikt się nie odzywa. Kto ma zacząć? Nastała cisza i nikt nie chce walnąć gafy. No to ja Wam powiem. Zaczynają Państwo młodzi, prosząc rodziców o błogosławieństwo. Potem przejmują pałeczkę mamy i ojcowie. Numer 2. Jesteś panem młodym i czekasz w kościele na swoją narzeczoną. Jej tata wprowadza ją do kościoła. Najlepiej czekaj przed krzesłami i gdy podejdą, nie zapomnij podać mu ręki. Taki gest. Coś w stylu: dziękuję tato za wspaniałą kobietę. Sam jestem tatą małej dziewczynek i nie wiem, jak kiedyś przeżyję ten moment. Źle to wygląda, gdy podchodzą, a wy nie podacie sobie ręki. Warto pamiętać. Numer 3. Wyszliście z kościoła. Pozbieraliście rozrzucone monety. Zrobiliście zdjęcie grupowe i znowu wszyscy stoją i na coś czekają. Fajnie jest, jak młodzi powiedzą w tym momencie, że zapraszają wszystkich na salę weselną. Goście zamiast stać i czekać, od razu wiedzą, co robią. Grażyna, no w końcu będzie kotlet. Teraz mały bonus. Uważajcie na bukiet, gdy przed wyjściem z domu wyciągacie go z wody. Dobrze go osuszcie. Krople mogą pozostawić plamy na sukience czy garniturze. Po więcej porad zawsze możesz zaobserwować. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia. Piąteczka.